No po prostu za cokolwiek chciałem się tu wziąć, nic nie pasuje. Wszystko trzeba kombinować, przerabiać. Istny Armagedon. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Żeby się zabrać za to, naprawdę, kurde, ja mam mało czasu w ciągu dnia. I jak podchodzę do takiej roboty, no to nie mogę zbyt dużo czasu temu poświęcić. Plany się tutaj pozmieniały i to ostro przy tym projekciku tutaj, co robię. Jak widzicie, wiązka już jest jako tak opuszczona, ale poddaję się z tym, bo jest tu naprawdę ktoś tu januszował dość ostro przy tej wiązce. Miało tu wszystko pasować, miałem to tylko podpiąć. A wychodzi na to, że nic nie pasuje, nic nie działa. Niby podpinam tutaj jak te wszystkie przełączniczki i wszystko ma teoretycznie działać. Jest wiązkę podpinane, kolorek do kolorku i wszystko. Ale nic nie działa. Dosłownie nic. Rozmawiałem z właścicielem, no i odpuszczam temat. Niech sobie już tam załatwia jakiegoś elektryka albo kupuje nową wiązkę. Nie wiem. To już nie moje mierzy. Za dużo czasu po prostu bym musiał temu poświęcić. Tak samo z resztą sprzętu. Miałem tutaj zrobić hamulce. Jak widzicie, zabrałem się za hamulec. Już jest dość, że musiałem tutaj skrobać, kurde, podskrobywać, żeby to w ogóle naszło, jakoś chodziło. Drutowania znowu było. To tak, już się zaczęło od tego, że brakuje sprężyny. Nie widzę nigdzie. Tutaj ten cały czujnik by trzeba było podpiąć. Mi się wydaje, że to czujnik chyba będzie pod te kabeleczki. Pod te kabeleczki, co mi tu wiszą. Prawdopodobnie będzie ten czujnik od stopu podchodził, no ale już brakuje sprężyny, brakuje kołeczka tutaj, co wchodzi na to. Taki oryginalny kołeczek powinien być zabezpieczeniem, nie ma tego. No teoretycznie można byłoby na śrubce zrobić, no ale pasuje, żeby to w miarę oryginalnie było. No i dobra, no ale ciul i znowu nie pasowało tu pod spodem, musiałem tutaj podginać i kombinować. Żeby to kurde ładnie tutaj zeszło i nie nakierowywało linki na koło, żeby to w miarę wszystko prosto było. No i znowu potem kolejny problem zauważyłem. Tego nie zwracałem uwagi wcześniej, na początku ten motor brałem, ale już brakuje tutaj dystansa. W ogóle nie ma dystansa oryginalnego z tej strony. Z drugiej strony jest, nie powiem czy oryginalny czy nie, bo nawet nie mierzyłem. Tu już milion podkładek od spodu. Ej, doszedłem do wniosku, że no nie pasuje. Co myślę, to przynajmniej błotnik z tyłu wymienię, bo dostałem drugi. No ale błotnik też nie pasuje, bo pasuje taki, tutaj powinien być taki stelaż i ten błotnik jest tylny, dokręcony do tego stelaża, a nie do ramy, bo tutaj poprzedni właściciel dokręcił sobie w tym miejscu. Tutaj są dziury porobione, ale te dziury nie są oryginalne. W oryginalnym błotniku nie ma w ogóle dziur. A to było tak przydrutowane, to że jasny pieron. Nie wiem, to już se właściciel jakoś będzie robił. No po prostu za cokolwiek chciałem się tu wziąć, nic nie pasuje. Wszystko trzeba kombinować, przerabiać. Istny Armagedon. Jak widzicie po mojej twarzy, nie jestem zadowolony z tego. Przez takie właśnie projekciki mam mało czasu dla was. Wezmę taką dziadowską robotę i więcej czasu stracam na dubaniu, pasowaniu, kombinacjach różnych. No, mija się to z celem, to tak szczerze powiem, no. Ja tam nie liczę za taką robotę za bardzo, ale no wierzcie mi, jakby ktoś chciał, miał za to zapłacić człowiekowi, który robi przy tym na godziny, oj, to by wyszło w cenie chyba połowa wartości motoru, więc nieopłacalne. A jeszcze mam moje RCU do roboty. Jak widzieliście po ostatnim filmiku, jak się byłem przejechać, tam coś jest z iskrą prawdopodobnie. To tylko tam trzeba będzie mocniejszą cewkę jakoś zamontować. Ajajajajaj. No nie dam rady przy moich robotach zrobić. A jeszcze mam taki jeden pomysł, bo niestety Stun Scooter został sprzedany. Nie ma tu Stun Scootera, pozbyłem się go. Pozbyłem, no poszedł w świat, niedokończony projekt. Już mam jeden sprzęt na oku za grosze w cenie złomu, ale zobaczymy. Może wpadnie do mnie, a może nie. Bo nie mam na chwilę obecną czym jeździć, a moje RCU się troszeczkę za bardzo drze.
a chciałbym jakiś cichutki motorek. Tamten skuterek był zarąbisty pod tym względem, że w pole czy gdzieś, jak byłem się przejechać, no to nikt się nie rzucał, po prostu cichutki motorek był i mało palił, nie? No niby RCU też mało pali, no ale... Ale no drze się, no nie ukrywajmy, musiałbym tu Leo Vinci ten wydech zamontować, albo podwójny i zdławić go na wydechu. No zdławić po prostu, żeby nie stracił mocy, a żeby był cichutki, nie? Może kiedyś nagram wam odcinek i pokombinujemy z tymi wydechami. Spróbujemy jakiegoś pita zrobić tak, żeby nie stławiło go na mocy, a żeby miał był cichutki, bo pewnie nie jedna osoba z was takie coś potrzebuje. Żeby był pit po prostu cichy, bo nie ukrywajmy, te pitbajki drą japę jak nie wiem co. Jakby normalny cross, jak normalny cross, czterosuwie. Tak drą japę te pitbajki. Co było nie tak z gaźnikiem? Zaraz wam pokażę, kurne no. O, tu już jest, bo tamten gaźnik, to korpus tutaj jest. Na szczęście właściciel dał mi korpus drugi, leżał tam, ale wyrozbierany do ostatniej śrubki, nie wiem czemu. Nie wiem kto, po co to było rozbierane do ostatniej śrubki, ale dobra, no, zmieniłem korpus. No po co zmieniłeś korpus, jak ten gaźnik niby był nowy? Nowy gaźnik. Dobrze, że tu mam fokus, zaraz wam pokażę. Widzicie to? Pęknięty gaźnik. Jakim cudem? Z drugiej strony może będzie lepiej widać. To dosłownie pęknięty gaźnik. I gaźnik, który jest pęknięty, to jeszcze na dodatek zaworek, pływak był tak ustawiony, że praktycznie w ogóle paliwo do gaźnika nie dochodziło. Dobra, no tutaj wziąłem, zalałem, już we wężyku jest paliwo. Jest tutaj chyba do gdzieś do tego poziomu, jak jest ten, gdzieś do tego poziomu jest paliwo. Jest tutaj nalane, no filtra nie będzie. Tamten kruciec też wywaliłem. Jak widzicie, jest kruciec inny, bo gaźnik jest w drugą stronę, bo nie mam, nie ma właściciel, a to mogę rzucić nawet, bo tam. A to co szpeje tego właściciela, tego motorku. Ma tutaj różne te kruczce, ale żaden nie pasuje. Ten jedynie pasuje tak, żeby był ten rozrusznik, na rozrusznik górny, nie? Na wersję z rozrusznikiem górnym. Patrz, jakaś dziureczka od góry. Zarąbicie wszystko, nie? Ojej, zakładam gaźnik, bo to pod 50 jest niby, nie? Ale zobaczcie se dziureczkę od dołu. Co to ma być? Ja nie wiem, jak ten silnik ma przez to oddychać. Jeszcze... nie wiem, no nie mam pojęcia. Ten kruciec jest do wywalenia. No, jest troszeczkę za duża tutaj... za duży ten kruciec, żeby kombinować z jakimś rozwiercaniem, z czymś takim. Jest tutaj cylinder 80 założona i na pewno wam powiem, że przez tą dziurkę to ten silnik nie będzie chciał chodzić. Tak wam powiem. No. Jeszcze jakiś inny gaźnik jest. Jakieś moduły zapłonowe. No ale no nie ukrywam, no. No nie będzie chciało to chodzić na tamtym krótcu, dlatego założyłem ten. To też niczym nie przeszkadza, założyć tutaj można jakiś filtr powietrza tutaj z przodu. Tu można jakąś płytkę taką ozdobną, która będzie nam ograniczać chlapanie błota na filtr powietrza. Różne są opcje, a tu jest naprawdę dużo miejsca między kołem a tym, więc jeszcze to motorek jest szosowy, no i nie powinno być żadnych problemów, tak wam powiem. O. Dobra, układam kamerkę na statywie, już dość długo gadam, a wy pewnie czekacie tylko i wyłącznie na to próbę odpalenia tego. Po tym, jak pan MRF zaglądnął do gaźnika. Bo jak wiecie, no... muszę do wszystkiego zaglądnąć przy tym motorku, żeby to jako tego chodziło. No wydech jest też na ulepie zrobiona. Nie ma w ogóle szczelności na wydechu, no ale... może będzie coś tam ciszej, tak wam powiem. Dobra, ustawiam kamerkę i próbujemy odpalać. Dobra, próbujemy. Zobaczymy, czy w ogóle coś się odpali to, czy nie. Ojej.
tam delikatny dymek jest, bo cylinder był troszeczkę podsmarowany tym olejem, nie? A zarazem głowicę nie rozbierałem, tu jest ten minus, bo głowicy nie rozbierałem w ogóle. Nie wiem, jakim są w stanie uszczelniacze zamurowe. Tak dobrze mówię? Paliwo chyba wypalił. Trochę przykapca. Nie wiem czemu. Coś przy kapca, ale to dopiero jak się rozgrzał. No jak mówiłem, przy głowicy nie robiłem nic. No i właśnie tu jest chyba ten problem. Tu jest właśnie ten problem, że ja nic nie robiłem przy głowicy i tam mogą być uszczelniacze zaworowe walnięte. Też tak może być. No, głowica podobno miała być nowa. No to głowica była nowa, no to tam nie robiłem nic przy niej. To mnie troszeczkę niepokoi, że tak przykopcił. Cylinder był trochę przerysowany. Złożyłem na częściach właściciela. Ale nie jestem teraz zadowolony z tego. Może kopci lekko. Tylko kurde, też taki dym dziwny. Taki dziwny kolor, nie że niebieski typowo, tylko taki jakiś dziwny ten kolor był. Poczekam aż ostygnie i sobie odpalę go drugi raz chyba. Tak mi się wydaje, że spróbuję go jeszcze raz odpalić. Dobra. A widzicie, sprzęt chodzi, pali, ale nie jeździ. Jeździć nie jeździ, no bo no nie da rady, żeby jeździł. Trzeba byłoby tutaj zrobić to wszystko resztę. Porobić, żeby to jeździło. Ale pali na dotyk praktycznie. No to przynajmniej tyle dobrze. Dobra, ja się z wami żegnam. Będę oddawał ten sprzęt właścicielowi, niech tam kombinuje sobie dalej. Niech dalej sobie kombinuje. No i tyle, no. To na razie, trzymajcie się, hej!